Cześć kochani, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w zasadzie w pierwszym odcinku po bardzo, bardzo długim czasie związanym z gamingiem i dzisiaj będziemy sobie grać w nic innego jak nie w grę Kamiko. Cześć kochani, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Mamy godzinę 6:06, ja już jestem na spacerze z psem. Także nie marnuję czasu, a wszystko dlatego, że zmieniam sobie od tego tygodnia całkowicie mój plan tygodnia. Wstaję dużo wcześniej, żeby po prostu mieć ciut więcej czasu na rzeczy związane z gamingiem, z pracą. Jadę wcześniej do biura, także w biurze chcę być codziennie jakoś około godziny 7 rano, a nie tak jak do tej pory było między 8 a 9. I również zmieniam to, że nie będę jeździć samochodem, takie mam postanowienie, tylko tak jak Wam wcześniej mówiłam, jadę rano z moim Wojtkiem i następnie będę mieć hulajnogę, którą będę się przemieszczać po centrum i reaktywowała moją starą hulajnogę. Natomiast w tym tygodniu mam nadzieję, że już do mnie dotrze elektryczna hulajnoga do testów i zobaczymy w ogóle, jak mi będzie szło przemieszczanie się tym środkiem transportu po mieście, czyli będę chciała Wam pokazać po prostu, jak duże dziecko dorosłe może się dobrze bawić dojeżdżając do pracy. Ale o tym później i mam nadzieję, że dzięki temu, że będę wstawać wcześniej o godzinę, ponad godzinę, nie no, o godzinę, to w związku z tym uda mi się więcej ponagrywać na YouTube'a ciekawych rzeczy związanych z gamingiem. W zasadzie dzisiaj nie wstałam tak jak planowałam. Planowałam wstać o 5:10, natomiast nie udało mi się to trochę. Tam jeszcze poleżałam w łóżku, jak budzik zadzwonił i wstałam finalnie 5:30. Trochę za późno, natomiast drobnymi krokami myślę, że jutro, jak już się przestawię na tą 5:30, to o tej 5:10 bez problemu uda mi się wstać. Kochani, jestem teraz w parku niedaleko mojego biura i zaprezentuję Wam moją hulajnogę. Tak ona wygląda. Może odwrotnie zacznę nagrywać, to będzie lepiej. Tak wygląda moja hulajnoga. Jest ona bardzo, ale to bardzo stara, tak jak Wam mówiłam. Natomiast w najbliższym czasie mam nadzieję, że przyjdzie do mnie hulajnoga elektryczna i tym samym będzie można śmigać dużo, dużo szybciej. O, jest to tytuł prosto z Japonii i generalnie opowiada o wierzeniach Shinto. Jak widzieliście, dogrywałam głos do Kamiko, bo udało mi się nagrać Kamiko. Tak jak Wam mówiłam, trochę tam zmian wprowadzam w swoim codziennym działaniu. W związku z tym pokażę Wam, jak to z grubsza wygląda i sytuacja wygląda tak. To jest mój kalendarz, może Wam pokażę, pyk, na pełnym ekranie. I teraz zastanawiam się, czy ja to mogę jakoś pomniejszyć. Zobaczmy, czekajcie chwilę, teoretycznie okej, to pomniejszam to, ale nie wiem, czy zobaczycie, kurde, nie da rady tego pomniejszyć. Mogę pomniejszyć tylko czcionkę, natomiast nie mogę pomniejszyć, nie mogę pomniejszyć w ogóle, że też tak określę, całego kalendarza niestety. Natomiast tak wygląda mój tydzień, czyli jak widzicie, może troszeczkę, żeby się wyostrzyło, czy to im się wyostrzy, dobra, udało się. Wstaję codziennie o godzinie 5:10, łącznie z sobotą. Następnie tutaj, no, nie mam wpisanego, jestem z psem na spacerze i ogarniam się przed wyjściem do pracy. O 7 rano, mniej więcej 7:15 jestem już w biurze i siedzę do 14:00. I o godzinie 14:00 wracam do domu, wychodzę z psem,
powiedzmy coś tam ogarniam i od 17 do 21, jak widzicie, każdego dnia mam kurs. W sobotę nie mam wpisanego tutaj kursu, a być powinien od 9 do 16, bo jeszcze sobie tego nie uzupełniłam. Wyjątkiem jest generalnie środa. W środę robię sobie pracę w domu i pobudka również o 5.10, 6 bieganie, 7.45 basen i później od 10 do 16 praca i następnie ponownie kurs. Także jak widzicie, wbrew pozorom jestem. Prowadzenie swojej działalności ma wiele zalet, ale wymaga od nas dobrej organizacji czasu pracy. I ja właśnie staram się ogólnie czas dobrze zorganizować, żeby powiedzmy mieć kontrolę nad tym wszystkim. Także u mnie dzień wyglądał tak, że siedziałam w biurze. Do biura się przemieszczam hulajnogą, którą Wam wcześniej pokazałam. No i zaraz się zbieram z powrotem do centrum i jadę już na kurs. Powiem Wam, że mi się cholernie nie chce jeździć na ten kurs. A to głównie dlatego, że jest to męczące. Człowiek wraca o tej 21 i nic się później nie chce. A bierzcie pod uwagę, że ja ogólnie rzecz biorąc normalnie wcześniej wstawałam za 10:06, teraz wstaję 5:10, żeby po prostu lepiej się zorganizować, a zobaczymy jak to dalej pójdzie, jeśli będę mieć więcej obowiązków, no to będę musiała wcześniej wstawać, tym bardziej, że nie chcę zawalić kwestii biegowych, sportowych i chcę się cały czas ruszać, bo co z tego, że ja będę siedzieć przed komputerem, jak nie będę mieć formy. A nie o to przecież chodzi. Ale grunt to optymistyczne myślenie. Mam nadzieję, że wszystko będzie super i uda mi się zgodnie z tym moim planem działać. Mam taką nadzieję. Jeszcze nie wiem, czy w tym tygodniu do Warszawy nie będę musiała jechać w sprawach służbowych. Podobnie w przyszłym tygodniu nie wiem, czy nie pojadę do Gdańska na konferencję InfoShare. Ale to jeszcze się okaże, bo to mi koliduje zupełnie z moim kursem. Natomiast ta konferencja jest dosyć ciekawa, a mam na nią powiedzmy zaproszenie, więc się zastanawiam.